Jego największe osiągnięcia w kategorii 98 kg. Zdobywał medale na Mistrzostwach Polski, reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych, w różnych kategoriach wiekowych. Tu już jest potężna siła. Praca rąk. O, proszę, próba chwytu, ale tak, próba chwytu nieudana. Tutaj w parterze może być zawodnik olimpijczyka lepszym zawodnikiem, jest silniejszy. Ale Olimpijczyk jest bardzo doświadczony. Proszę bardzo, jak się ładnie ustawia. Za nisko. Teraz jaki chwyt jest. Pa! O! No i. I będą punkty. Będą punkty dla Olimpijczyka. Dwa punkty, tak. Ten łokieć się prawie załamał już, ale odpuścił, tak. No i teraz zawodnik gospodarzy musi próbować odrabiać. Tak jest, musi zdobyć. Więcej tutaj powinien pracować na tą głowę, żeby cały czas męczyć zawodnika z Poznania. Cały czas pracować, to jednak jest duża różnica i masy, i siły. No jest. Jest próba, ręka, głowa i teraz co będzie? Wypnie, tak. Jeden punkt. 2-1. Teraz jest takie bezpieczeństwo, już zapis walki 3-1, więc teraz trener podpowiada, że ma... Tak, pasywny, sędzia pokazuje, że jest Olejniczak, a trener Zawadzki pokazuje zawodnikowi swojemu, co ma tutaj, jak prowadzić dalej pojedynek. Będzie próbował wózek. Trener sugeruje, bardzo krótko mówi. Zobaczymy, czy wytrzyma to Olejniczak. Tak, wolno się zbiera do tego uchwytu. Tak, wolno, ale konsekwentnie. Zrolował trochę Olejniczak, zobaczymy. No to jest tak duża różnica, że nie wiem, czy... No ale nie ma próby. No, nie. Cały ma czas próby, nie ma próby. No. Bardzo ładnie... No. Bardzo... No... Nie pójdzie. Nie będzie wózka. Aj, to naprawdę taka... Przy takich warunkach to bałbym się, żeby go złamał, jakby poszedł, no. Dużo szarpać powinien tutaj, żeby zagonić tego Olejniczaka. Pod warunkiem, że ma zdrowie do takiej walki, tak? 5 sekund zostało. No ale nie widać, żeby był zmęczony. Tu bardziej Olejniczak jest. I koniec, proszę Państwa, pierwszej rundy. Naprawdę zacięty pojedynek, drodzy Państwo, 160. No i zostały ostatnie 2 minuty tego całego i pojedynku, i meczu. Stan meczu? 17 do 12 dla Boruty. No i rozumiem, że Boruta zwyciężyła ten pojedynek. Otworzyła sobie drogę do tego, żeby awansować do półfinału, ale nim to będzie pewne, to jeszcze czeka ich wiele zmagań, między innymi w rewanżach. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ostatnie wskazówki trenera Zawadzkiego. Myślę, że ten Olejniczak nie jest dobrze przygotowany kondycyjnie. Widać, bardzo zmęczony. Tego nie widać, bo... Ale jest bardzo doświadczony. Tak. Jest niski, będzie wchodził do pasa, będzie wykluczał. I być może powtórzyć taką akcję jak w pierwszej rundzie. Tutaj dziwię się tym parterem. Myślałem, że naprawdę, że może zrobić nawet krzywdę, jakby wszedł tak
dynamicznie do tego wózka. Tym bardziej, że przecież klasycy specjalizują się w tym chwycie. Ale tutaj rzeczywiście taka próba była nijaka. Tak, tak. Tutaj nie przyłożył się do tego wózka. I cały czas Olejniczak idzie tą głową nisko, co sędzia powinien wychwycić. Nie idzie do walki. Cały czas atakuje tą głową, jest pasywny. O, ale próba, próba. No i chwytu. Co? No i teraz pas i będą punkty dla Olejniczaka. Ojej, ojej, ojej. I będzie rzut. No, za dwa punkty. Tak, ale to się zrobiło już 6, tak? 4. 4. 4, tak. 4-1. 4-1. Co znaczy doświadczenie i serducho. No, tu widać, że zawodnik gospodarzy też już przeżywa kryzys. Jak już są skarpetki podciągane, to już świadczy o tym, że zawodnicy chcą nabrać odpocząć trochę, tak, kilka wdechów więcej zrobić. Ale widać, że zapasy to też to rzuty, chwyty. Tak, ale co tu dużo ukrywać, no te 130 kg trzeba natlenić, rzucić, tak, i siła, cały czas praca tych mięśni, no niestety potrzebuje gospodarki tlenowej. Już zawodnicy stójkę mają jak w stylu wolnym. Zobaczymy, no. Jeszcze minuta 40, wszystko się może zdarzyć. Oby się nie zdarzyło dla Boruty to, żeby ich zawodnik przegrał na plecy. Ale niech próbuje walczyć, jak najlepiej potrafi, po to, żeby wygrać dla swojej drużyny, dla siebie. No, pasywny jest Olejniczak. Ewidentnie tutaj blokuje cały czas. Chociaż... Ale bardzo mądrze się ustawia. Tak, ustawił, tak. Podkluczył teraz. Podkluczył. Tak. Tu jeszcze może na koniec będziemy świadkami jakiegoś rzutu. Tak, patrzę na czas. Widzę, bardzo ładnie się ustawia Olejniczak. Dla niego to jest wygodna pozycja. Tak, trochę odpoczął. No. Była podjęta próba, niestety się nie udała, bez konsekwencji punktowych. 4-1, 20 sekund do końca i tutaj raczej chyba się nic nie wydarzy. Bardzo wyrównany mecz. Znowu 3 sekundy, tu już się nic nie wydarzy. Ogromne brawa! I to już możemy Państwu powiedzieć. Ogromne brawa! 18-16. Kolejna walka! Zwyciężył Boruta Olimpijczyk z Gierzradą. Komentowali dla Państwa Zbigniew Maj i Jakub Filipowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.